Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 144. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 93. Pan króluje, oblukuł się w majestat. Pan przywdział potęgę i nią się przepasał. Tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże. Podnoszą rzeki o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli, potężny jest Pan na wysokościach. Świadectwa Twoje są bardzo wiarygodne. Domowi twojemu przystoi świętość po wszystkie dni, o Panie. Rozdziały od 13 do 16 drugiej księgi królewskiej opisują kolejne wydarzenia związane z królestwami Izraela i Judy, w tym panowanie różnych królów oraz ich relacje z Bogiem. W dwudziestym trzecim roku panowania Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, Joachas, syn Jechu, został królem izraelskim w Samarii na siedemnaście lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, naśladując grzech Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Nie zerwał z nim. Wtedy zapłonął gniew pana przeciw Izraelitom. I wydał ich w ręce Hazaela, króla Aramu, oraz w ręce Ben-Hadada, syna Hazaela, na cały ten czas. Lecz Joachas przebłagał oblicze pańskie, tak iż Pan wysłuchał go, ponieważ widział ucisk Izraelitów, jakim ciemiężył ich król Aramu. Zatem Pan dał Izraelowi wybawiciela, który ich wyzwolił z podmocy Aramu, tak iż Izraelici mieszkali w swoich namiotach jak przedtem. Jednakże nie odwrócili się od grzechu rodu Jeroboama, do którego ów doprowadził Izraela. Trwali w nim, a nawet Aszera stała w Samarii. Gdy Joachazowi zostało nie więcej żołnierzy, jak tylko pięćdziesięciu jeźdźców, dziesięć rydwanów i dziesięć tysięcy pieszych, wytracił ich król Aramu i starł jak proch, który się depcze. A czyż pozostałe dzieje Joachaza, wszystkie jego czyny i jego dzielność – nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela. I spoczął Joachas razem ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii, a syn jego, Joasz, został w jego miejsce królem. W trzydziestym siódmym roku panowania Joasza, króla judzkiego, Joasz, syn Joachaza, został królem izraelskim w Samarii na 16 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Trwał w nim. A czyż pozostałe dzieje Joasza, wszystkie jego czyny i dzielność, z jaką walczył przeciw Amazjaszowi, królowi ludzkiemu, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joasz ze swymi przodkami, a Jeroboam zasiadł na jego tronie. Joasz został pochowany w Samarii razem z królami izraelskimi. Kiedy Elizeusz zapadł na śmiertelną chorobę, przyszedł do niego Joasz, król izraelski, i płacząc, przytulony do jego twarzy, mówił: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Elizeusz zaś rzekł do niego: Weź łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: Połóż rękę na łuk. Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył swoje ręce na ręce króla i powiedział: Otwórz okno od wschodu. Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: Strzelaj! I strzelił. A on rzekł: To strzała zwycięstwa od pana, strzała zwycięstwa przeciw Aramowi, pobijesz Aram w Afek doszczętnie. Następnie rzekł: Weź strzały. Kiedy je wziął, rzekł do króla Izraela: uderzaj o ziemię. A on uderzył trzy razy i zaprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: Trzeba było uderzyć pięć albo sześć razy. Wtedy byś pokonał Aram doszczętnie. Teraz zaś pokonasz Aram tylko trzy razy. Elizeusz umarł i pochowano go. A bandy Moabitów wpadały do kraju każdego roku. Zdarzyło się, że grzebiący jakiegoś człowieka ujrzeli jedną bandę. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i stanął na nogi. Hazael, król Aramu, gnębił Izraelitów przez całe życie Joachaza. Lecz pan okazał im łaskę. Zmiłował się nad nimi i zwrócił się ku nim ze względu na przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich wytracić i nie odrzucił ich od swego oblicza aż do tego czasu. Hazael, król Aramu, umarł, a jego syn Ben-Hadad został w jego miejsce królem. Wtedy Joasz, syn Joachaza, znowu odbił miasta z rąk Ben-Hadada, syna Hazaela, które ów zabrał jego ojcu Joachazowi na wojnie. Trzykrotnie pobił go Joasz i odzyskał miasta izraelskie. W drugim roku panowania Joasza, syna Joachaza, króla Izraela, Amazjasz, syn Joasza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Joaddan i była z Jerozolimy. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana, jednak nie tak jak praojciec jego Dawid. Postępował zupełnie tak jak jego ojciec Joasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach. Skoro tylko umocnił władzę królewską w swoim ręku, zabił tych spośród swoich sług, którzy zabili jego ojca, króla. Lecz nie skazał na śmierć synów zabójców zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał. Ojcowie nie poniosą śmierci za winy swych synów, ani synowie za winy ojców, każdy umrze za swój własny grzech. To on pokonał Edomitów w Dolinie Soli w liczbie dziesięciu tysięcy, i zdobył w bitwie Selę, i nadał jej nazwę Jokteel, którą nosi aż do dnia dzisiejszego. Wówczas Amazjasz wysłał posłów do Joasza, syna Joachaza, syna Jechu, króla Izraelskiego, ze słowami: Przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie. Joasz zaś, król izraelski, przekazał Amazjaszowi królowi ludzkiemu taką odpowiedź: Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: Daj córkę swoją mojemu synowi za żonę. Lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przebiegł i rozdeptał cierń. Pobiłeś zupełnie Edom, i serce twoje uniosło się pychą. Bądź sobie sławny, lecz pozostań w domu swoim. Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda? Lecz Amazjasz nie usłuchał go, a Joasz, król izraelski, wyruszył. Zmierzyli się zbrojnie. On i Amazjasz, król judzki, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. Juda został pobity przez Izraela i uciekł każdy do swego namiotu. Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, syna Ochozjasza, Pochwycił Joasz, król izraelski, w bet i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od bramy Efraima aż do bramy Węgła na czterysta łokci. Zabrał też całe złoto i srebro, wszystkie przedmioty, które znajdowały się w świątyni pańskiej i w skarbcach Pałacu Królewskiego oraz zakładników, i wrócił do Samarii. A czyż pozostałe dzieła Joasza, których dokonał, jego dzielność oraz to, jak walczył z Amazjaszem, królem judzkim, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joasz ze swymi przodkami i pochowany został w Samarii razem z królami izraelskimi, a syn jego Jeroboam został w jego miejsce królem. Amazjasz, syn Joasza, króla judzkiego, żył jeszcze piętnaście lat po śmierci Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego. A czyż pozostałe dzieje Amazjasza nie są opisane w księdze kronik królów Judy? Przeciwko niemu uknuto spisek w Jerozolimie, uciekł więc do Lakisz. Urządzono za nim pościg do Lakisz i tam go zabito. Przywieziono go końmi i pogrzebano z jego przodkami w Jerozolimie w mieście Dawidowym. A cała ludność Judy wzięła Azariasza, który miał wtedy 16 lat, i obrała go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami. W 15 roku panowania Amazjasza, syna Joasza, króla judzkiego, Jeroboam, syn Joasza, został królem izraelskim w Samarii na 41 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pana. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. To on przywrócił granicę Izraela od wejścia do Hamat aż do Morza Araby, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które wypowiedział przez sługę swego Jonasza syna Amitaja, proroka pochodzącego z Gad ha hefer Albowiem Pan widział niezmiernie gorzką niedolę Izraela, iż nie było ani niewolnika, ani wolnego. I nikogo nie było, kto by pomógł Izraelowi. I Pan nie wydał wyroku wytracenia imienia Izraela pod niebem, lecz ocalił go ręką Jeroboama, syna Joasza. A czyż pozostałe dzieje Jeroboama, wszystkie jego czyny i jego dzielność, z jaką walczył i z jaką przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamat, nie są opisane w księdze kronik królów Izraela? I spoczął Jeroboam ze swymi przodkami, z królami izraelskimi, a syn jego, Zachariasz, został w jego miejsce królem. W dwudziestym siódmym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, Azariasz, syn Amazjasza, został królem ludzkim. W chwili objęcia rządów miał szesnaście lat i panował pięćdziesiąt dwa lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jekolia i była z Jerozolimy czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana, tak jak czynił jego ojciec Amazjasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. Lecz pan dotknął króla, tak iż stał się trędowaty aż do dnia swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnienia, podczas gdy Jotam, jego syn, kierował pałacem i sądził ludność kraju. A czyż pozostałe dzieje Azariasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Azariasz ze swymi przodkami i pochowano go z jego przodkami w mieście Dawidowym, a syn jego, Jotam, został w jego miejsce królem. W trzydziestym roku panowania Azariasza, króla judzkiego, Zachariasz, syn Jeroboama, został królem izraelskim w Samarii na sześć miesięcy. Czynił on to, co jest złe w oczach pana, tak jak czynili jego przodkowie. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela. Szallum, syn Jabesza, uknął spisek przeciw niemu, zadał mu cios śmiertelny w obecności ludu i został w jego miejsce królem. Pozostałe zaś dzieje Zachariasza opisano w księdze kronik królów Izraela. Takie było słowo pana, które wypowiedział do Jechu. Synowie Twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela. I tak się stało. Szallum, syn Jabesza, został królem w trzydziestym dziewiątym roku panowania Ozjasza, króla ludzkiego, i rządził jeden miesiąc w Samarii. Menachem, syn Gadiego, przyszedł z Tirsy i wkroczył do Samarii. Zadał on cios śmiertelny Szallumowi, synowi Jabesza, w Samarii i został w jego miejsce królem. Pozostałe zaś dzieje Szalluma oraz spisek, jaki uknął, opisano w księdze kronik królów Izraela. Podówczas Menachem zdobył Tapuach, zabijając wszystkich, którzy w nim byli oraz jego okolice, począwszy od Tirsy, ponieważ mu nie otworzono bram. Zdobył ją, a wszystkim ciężarnym kobietom rozpruwał łona. W trzydziestym dziewiątym roku panowania Azariasza, króla judzkiego, Menachem syn Gadiego został królem izraelskim w Samarii na dziesięć lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pana. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela przez wszystkie swoje dni. Do kraju wtargnął król asyryjski Pól. Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby zapewnić sobie jego pomoc i umocnić władzę królewską w swoim ręku. Menachem uzyskał te pieniądze od Izraelitów, od wszystkich ludzi zamożnych, po pięćdziesiąt cyklów od głowy, aby je wręczyć królowi asyryjskiemu. Wycofał się więc król asyryjski, nie zatrzymując się tam w kraju. A czyż pozostałe dzieje Menachema i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Menachem ze swoimi przodkami, a syn jego, Pekachiasz, został w jego miejsce królem. W pięćdziesiątym roku panowania Azariasza, króla ludzkiego, Pekachiasz, syn Menachema, został królem izraelskim w Samarii na dwa lata. Czynił on to, co jest złe w oczach pana. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela. Tarczownik jego, Pekach, syn Remaliasza, uknął spisek przeciw niemu i zabił go w Samarii, w baszcie Pałacu Królewskiego, jak też Argoba i Ariecha, a razem z nim pięćdziesięciu ludzi z Gileadu. Zabił go i został w jego miejsce królem. Pozostałe zaś dzieje Pekachjasza i wszystkie jego czyny opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. W 52 roku panowania Azariasza, króla judzkiego, Pekach, syn Remaliasza, został królem izraelskim w Samarii na 20 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pana. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela. Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, wtargnął Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zajął Ijon, Abel-Betmaaka, Janoach. Kedesz, Hasor, Gilead, Galilee, cały kraj Neftalego, a ludność uprowadził na wygnanie do Asyrii. Ozeasz, syn Eli, uknął spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Zadał mu cios śmiertelny i został w jego miejsce królem w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Oziasza. Pozostałe zaś dzieje Pekacha i wszystkie jego czyny opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. W drugim roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, króla Izraelskiego, Jotam, syn Azariasza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 16 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Jerusza i była córką Sadoka. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pana. Działał zupełnie tak jak jego ojciec Azariasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. On to zbudował bramę górną świątyni pańskiej. A czyż pozostałe dzieje Jotama i wszystkie jego czyny nie są opisane w księdze kronik królów Judy? W owym czasie pan zaczął nasyłać na Judę Resina, króla Aramu, i Pekaha, syna Remaljasza. I spoczął Jotam ze swoimi przodkami, i pochowano go z jego przodkami w mieście Dawida, jego praojca. A jego syn Achaz został w jego miejsce królem. W 17 roku panowania Pekaha, syna Remaljasza, Achaz, syn Jotama, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów Achaz miał dwadzieścia lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach pana, boga jego, tak jak jego praojciec Dawid, lecz kroczył drogą królów izraelskich a nawet syna swego przeprowadził przez ogień, na modłę ohydnych grzechów Pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król Izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Aramu. Wypędził Judejczyków z Elat, a do Elat weszli Aramejczycy i zamieszkali tam aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Achas wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat Pilesera ze słowami: Jestem Twoim sługą i Twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla Izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie. Ahas wziął srebro i złoto, które było w świątyni pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców uprowadził na wygnanie do Kir, resina zaś kazał zabić. Kiedy król Ahas udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim do Damaszku, Ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achas przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej budowy. Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achas polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz zanim jeszcze król Achas wrócił z Damaszku. Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz. Przybliżył się do ołtarza i wszedł do niego do góry. I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych pokropił ołtarz. Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem pańskim, kazał odsunąć sprzed świątyni z przestrzeni między ołtarzem a świątynią pańską i postawić go obok nowego ołtarza na północ. Kapłanowi Uriaszowi zaś król Achas wydał następujący rozkaz. Na wielkim ołtarzu masz spalać ofiarę całopalną poranną i ofiarę pokarmową wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową oraz ofiarę całopalną całej ludności kraju, jej ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. Co się zaś tyczy ołtarza z brązu, ma pozostać do mego rozpatrzenia. Kapłan Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achas. Król Achas kazał odciąć listwy od podstaw i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć morze z ponad wołów z brązu, które były pod nim i postawić je na posadzce kamiennej. Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy świątyni oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni pańskiej ze względu na króla asyryjskiego. A czyż pozostałe dzieje Achaza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Achaz ze swymi przodkami i pochowany został z przodkami swymi w mieście Dawidowym, a syn jego Ezechiasz został w jego miejsce królem. Dzieje apostolskie, rozdział 27, werset od 1 do 38, opisują początek podróży świętego Pawła do Rzymu oraz trudności, jakie napotkali podróżnicy w tym burze na morzu. Kiedy nasz odjazd do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi cesarskiej kohorty imieniem Juliusz. Wsiedliśmy na okręt adramyteński, mający płynąć do portów Azji i odbiliśmy od brzegu. Był też z nami Arystarch, macedończyk z Tesaloniki. Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, a Juliusz, który odnosił się życzliwie do Pawła, pozwolił mu pójść do przyjaciół i zaopatrzyć się na drogę. Stamtąd popłynęliśmy wzdłuż Cypru, dlatego że wiatry były nam przeciwne. Przepłynęliśmy morze koło Cylicji i Pamfili i przybyliśmy do Myry w Licji. Tam setnik znalazł okręt aleksandryjski płynący do Italii i umieścił nas na nim. Dość długo płynęliśmy wolno i znaleźliśmy się zaledwie na wysokości Knidos. Ponieważ wiatr nie pozwalał nam przybić do brzegu, popłynęliśmy wzdłuż Krety w kierunku Salmone. I płynąc z trudem wzdłuż jej brzegów, Przybyliśmy do pewnego miejsca zwanego Dobre Porty, blisko którego było miasto Lasaja. Upłynęło już wiele czasu i żegluga stała się niebezpieczna, dlatego że minął już post. Paweł przestrzegał. Ludzie, mówił do nich: Widzę, że ta żegluga grozi niebezpieczeństwem i może przynieść wielką szkodę nie tylko ładunkowi i okrętowi, ale i naszemu życiu. Ale setnik ufał bardziej sternikowi i właścicielowi okrętu, aniżeli słowom Pawła. Ponieważ port nie nadawał się do przezimowania, większość postanowiła odpłynąć stamtąd, spodziewając się dotrzeć jakoś na przezimowanie do portu Feniks na krecie, wystawionego na wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Kiedy powiał wiatr z południa, podnieśli kotwice przekonani, że zdołają wykonać zamiar i popłynęli wzdłuż brzegów Krety. Niedługo jednak potem uderzył od jej strony gwałtowny wiatr zwany Eurakfilo. Gdy okręt został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, zdaliśmy się na jego los i poniosły na fale. Podpłynąwszy pod pewną wyspę zwaną Kauda, z trudem zdołaliśmy uchwycić łódź ratunkową, a po wciągnięciu jej zabezpieczono okręt opasując golinami. Z obawy, aby nie wpaść na syrtę, zrzucili pływającą kotwicę i tak się zdali na fale. Ponieważ miotała nami gwałtowna burza, żeglarze zaczęli na nazajutrz pozbywać się ładunku, a trzeciego dnia własnoręcznie wyrzucili sprzęt okrętowy. Kiedy przez wiele dni ani słońce się nie pokazało, ani gwiazdy, a szalała niesłabnąca nawałnica, znikała już wszelka nadzieja naszego ocalenia. A gdy już ludzie nawet jeść nie chcieli, powiedział do nich Paweł: Trzeba było mnie posłuchać i nie odpływać od krety, a oszczędzić sobie tej niedoli oraz szkód. A teraz radzę wam być dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko okręt. Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę i powiedział: Nie bój się Pawle, musisz stanąć przed Cezarem. A Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z Tobą. Bądźcie więc dobrej myśli, bo ufam Bogu, że będzie tak jak mi powiedziano. Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy. Kiedy zapadła czternasta noc, a nas rzucało po Adriatyku, zdawało się około północy żeglarzom, że zbliżają się do jakiegoś lądu. Spuścili sądę i stwierdzili dwadzieścia sążni. Nieco dalej, spuścili ją znowu i stwierdzili piętnaście sążni. Lękając się, abyśmy nie wpadli na skały, zrzucili z rufy cztery kotwice i wyczekiwali świtu. Kiedy żeglarze, usiłując zbiec z okrętu, spuścili łódź na morze pod pozorem zarzucenia kotwicy z dziobu okrętu, rzekł Paweł do setnika i żołnierzy: Jeśli ci nie zostaną na okręcie, wy nie zdołacie się uratować. Wtedy żołnierze przecieli Liny od łodzi i pozwolili jej spaść. Kiedy zaczynało świtać, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku. Dzisiaj już czternasty dzień trwacie w oczekiwaniu o głodzie bez żadnego posiłku. Dlatego proszę was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu z was bowiem włos z głowy nie spadnie. Po tych słowach wziął chleb. Złożył Bogu dziękczynienie na oczach wszystkich i ułamawszy zaczął jeść. Wtedy wszyscy nabrali otuchy i posilili się. A było nas wszystkich na okręcie 276. Kiedy się najedli, ulżyli okrętowi wyrzucając zboże do morza. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.